Posiłek dla lekarza to ogólnopolska akcja zorganizowana przez organizacje pozarządowe. Kutnoscy restauratorzy zrzeszają się mimo trudnych dla siebie czasów i organizują naszą lokalną wersję tej akcji. Ogólnopolska, jak i nasza lokalna akcja ma na celu zebranie funduszy potrzebnych na zorganizowanie posiłku dla lekarza, ale także zjednoczenie firm gastronomicznych, firm cateringowych, które będą w stanie przygotować te posiłki dla pracowników służb medycznych. Co skłoniło Panią do zainicjowania akcji w Kutnie? Brak pieniędzy. Skończyły się pieniądze w ogólnopolskiej akcji Posiłek dla lekarza i my w zasadzie w niedzielę stanęliśmy przed dylematem, czy teraz mamy powiedzieć lekarzom w Kutnie, że no niestety pieniądze się skończyły i już nie możecie Państwo korzystać z tej akcji. Bardzo nie chcieliśmy do tego dopuścić, a niestety nasza sytuacja finansowa, tak jak wszystkich hotelarzy i restauratorów, jest, tak jak widać, tragiczna. Robiliśmy wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby odmówić lekarzom posiłku. Mój pomysł w poniedziałek był taki, żeby zadzwonić do prezesa Polpharmexu i poprosić o wsparcie, bo to są te stare ludowe przysłowia, że przyjaciół poznaje się w biedzie i tutaj też się nie pomyliliśmy, bo w zasadzie prezes nie dał mi nawet dokończyć zdania, tylko jak zaczęłam o tym mówić, zapytał tylko ile, na kiedy i możecie z tym ruszać, w ogóle tego nie zatrzymujcie. Więc my przygotowujemy posiłki, Polpharmex za nie płaci, a lekarze je otrzymują. Dzwonią do nas, zamawiają, dowozimy albo oni dojeżdżają sami, jeśli jest taka możliwość. Kto jest uprawniony do skorzystania z posiłku i jak wyglądać będzie jego zamawianie i dostarczanie? Uprawnionymi do posiłków dla lekarza w ramach tej akcji są lekarze, pielęgniarki, ratownicy, no wszyscy pracownicy służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, bo zakładam, że prywatne służby zdrowia im zabezpiecza posiłek pracodawca. My chcemy wyjść naprzeciw szpitalowi i tak jak mówię, publicznym jednostkom. I jak będzie wyglądał cały proces? On już wygląda. Myśmy się oparli na zasadach tej ogólnopolskiej akcji Posiłek dla lekarza. Dowieźliśmy lekarzom nasze menu. Oni do nas dzwonią, podają swoje nazwisko, swój zawód wykonywany, miejsce pracy i my ten posiłek dowozimy i robimy zdjęcie z identyfikatorem tego zamawiającego lekarza, żeby no nie być posądzonym o to, że gdzieś wśród znajomych kolegów rozchodzą się te posiłki. Dokumentujemy to po prostu w taki sposób. Czy będziecie Państwo zapraszać innych restauratorów i firmy cateringowe do wzięcia udziału w akcji? Jeżeli tak, to jak można dołączyć? My zapraszaliśmy od samego początku, już jak tylko zarejestrowaliśmy się w ogólnopolskiej akcji, to już zawołaliśmy kutnowskich restauratorów. Aczkolwiek wiele firm się pozamykało i powygaszali kuchnie i to też może być duży problem uruchomienia dla kilku czy kilkunastu posiłków dla lekarzy firmy. Ale tą drogą, jeśli mogę, to również proszę, jeśli ktoś pracuje, ktoś ma możliwości, to my bardzo chętnie podzielimy się tą pracą i pieniędzmi, które mam nadzieję inne firmy oprócz Polpharmexu również dołożą do tego. Taki mój apel. Do kiedy planujecie Państwo realizować pomoc? Będziemy realizować dotąd, dokąd będą pieniądze. Dlatego apel do przedsiębiorców, którzy pracują, którym się nie pogorszyło tak drastycznie jak hotelarzom, którzy mają na sercu gdzieś dobro tych lekarzy, bo to teraz strasznie ważne, żeby ich wspomóc. Apelujemy, jeśli macie Państwo ochotę dołączyć do tej akcji, to my nie będziemy jako rondo organizatorem tego, bo zaczęliśmy rozmowy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, która bardzo chętnie tą akcją podryguje, bo to już, ja tak zakładam, zrobiłaby się większa akcja, może na powiat. W każdym razie potrzebny byłby organizator, taki prawny nawet pewno organizator tego. Tego rodzaju akcja była prowadzona na terenie Kutna już wcześniej. My zostaliśmy do niej zaproszeni poprzez restaurację Hotel Rondo. Jako firma, która na co dzień angażuje się w różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy się do niej przystąpić. Dlaczego ważne jest wsparcie akurat tej grupy społecznej dzisiaj? W obecnej sytuacji ta grupa zawodowa, personel medyczny stoi niejako w pierwszej linii walki, dlatego bardzo ważne jest wspieranie każdego rodzaju działań, które mogą chociaż trochę wspomóc personel medyczny w ich codziennej pracy.
Co pan sądzi o społecznej odpowiedzialności biznesu i czy jest ona ważna, czy ona powinna być realizowana w obecnej sytuacji? W obecnej sytuacji przede wszystkim najważniejsza jest solidarność. My jako firma, która na co dzień stara się wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje na terenie naszej najbliższej obecności, oczywiście zachęcamy do tego rodzaju działań. Polpharm Accessa od wielu, wielu lat angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. W tym wypadku nie robimy żadnego wyjątku. Dla nas tego rodzaju działalność jest działalnością naturalną. W obliczu obecnej sytuacji każde działanie, które może w jakikolwiek sposób wspomóc osoby bezpośrednio zaangażowane w próby opanowania epidemii koronawirusa, zasługują na wsparcie. Polpharm Accessa jako pierwsza firma z miasta Kutno przystąpiła do wsparcia tego rodzaju akcji.